Ta ustawa dla konsumentów niesie parę bardzo istotnych zmian, ale również dla wierzycieli niesie zmiany. Jeśli chodzi o konsumentów, to do najważniejszych należy to, że konsument będzie mógł wnieść sprzeciw do Biura Informacji Gospodarczej na jakąś informację o niepłaceniu przez niego na przykład jakichś rachunków czy też rat, a Biuro Informacji Gospodarczej będzie musiało tę skargę rozpatrzyć. Do tej pory Biuro Informacji Gospodarczej kierowało taką skargę do wierzyciela i mówiło: drogi wierzycielu, jest taka skarga, dogadaj się z dłużnikiem, czy ta skarga jest uzasadniona, czy nie. Więc dłużnik de facto był w trudniejszej sytuacji, bo prawdopodobnie z tym wierzycielem już rozmawiał wcześniej, z jakichś powodów w końcu został wpisany. Teraz biuro będzie miało obowiązek tego, żeby zgromadzić odpowiednią dokumentację a propos tego sprzeciwu, zobaczyć, czy dłużnik nie ma racji, czy nie przedstawia takich dokumentów, które pokazują, że ten dług jest zapłacony albo nie taka jest wysokość tego długu. Do tej pory wpis do Biura Informacji Gospodarczej następował po 60 dniach od wymagalności tego zobowiązania, pod warunkiem, że dłużnik został ostrzeżony przed tym, że może być wpisany do konkretnego Biura Informacji Gospodarczej. Teraz to wszystko skraca się do 30 dni i oznacza to w praktyce, że przy 30-dniowej fakturze, a takie są najczęstsze, płatnej po 30 dniach, czy tam do 30 dni, to w momencie, kiedy ona staje się wymagalna, będzie można błyskawicznie, pod wszakże warunkiem, że dłużnik jest poinformowany o tym, że może być wpisany, jeśli nie zapłaci, to po 30 dniach będzie można wpisać dłużnika do rejestru, do Biura Informacji Gospodarczej. Wniosek jednolity to takie jedno okienko w biurach informacji gospodarczej i polega ono na tym, że jeśli przedsiębiorca chce zapytać o siebie albo o innego przedsiębiorcy więcej niż jednym z funkcjonujących w Polsce biur informacji gospodarczej, to może to zrobić w jednym okienku, czyli w jednym BIG-u, poprosić, wskazać ten BIG oraz wybrane inne BIG-i. W tej chwili czynnie działa w Polsce 5 biur informacji gospodarczej, 2 inne są w fazie rejestracji, więc na razie mówimy o 5. I przedsiębiorca będzie mógł wskazać wybrany BIG albo wybrane BIG-i do tego, żeby z poziomu tego jednego okienka pobrać te informacje. I jest ustalona taka urzędowa maksymalna cena za sprawdzenie w jednym biurze informacji gospodarczej i wynosi ona 30 zł. Z jakich rejestrów będzie można pobierać? Ja powiem o najważniejszym, bo tych rejestrów jest kilka, natomiast ten, który ma największe znaczenie, to jest rejestr należności publiczno-prawnych i to jest rejestr w gruncie rzeczy niezapłaconych podatków, zwłaszcza dochodowych, ale również lokalnych. Jest to rejestr, który jest prowadzony przez Krajową Administrację Skarbową, do tej pory nie ujawniany, ale od, myślimy, że stycznia, lutego, bo to jest jeszcze, będziemy musieli poczekać jako Biura Informacji Gospodarczej na faktyczne uruchomienie tego rejestru, ale myślimy, że od stycznia, lutego będzie można pobrać od dłużników również informacje, czy nie widnieje on w tym rejestrze jako zalegający z podatkami. Tylko tam jest taka dosyć ważna sprawa, że te długi są ujawniane od 5000 zł w górę, czyli od dosyć wysokiej kwoty będzie można zobaczyć, czy ktoś płaci podatki albo ich nie płaci. I to jest rejestr o kapitalnym znaczeniu, dlatego że w nim według szacunków z 2016 roku jest około 85 miliardów przeterminowanych długów, a rejestry największej w Polsce bazy dłużników w BIK-u i w Infomonitorze mają około 60 miliardów złotych przeterminowań. Więc ten rejestr jest, może stanowić swego rodzaju rewolucję.